A witam serdecznie na kanale Picasso. Dzisiaj mamy odcinek spoilerowy. Dzięki Spoiler Zone i Horror Spoiler, dzięki Arystotelesowi. Tam zajrzyjcie na jego stronkę jak możecie i tam udajcie polubienie, jakieś fajne komentarze. Warto z tego względu, że on tutaj nam podrzuca te nowinki jak najszybciej. Fajnie, że wchodzi nowy event. Tutaj to wydarzenie jest dosyć ciekawe. To znaczy się Festiwal Holi, indyjski Festiwal Holi. Tutaj ta zabawa, to wydarzenie praktycznie niczym się nie różni od poprzednich, a mianowicie jest to taki wyścig z przeszkodami, prawda? Zasady są proste. Zasady pozostają takie same jak w poprzednich edycjach, czyli poruszamy się pionkiem za pomocą specjalnych kart do przodu i na boki, omijając przeszkody i zbierając nagrody, fragmenty boskiego konia oraz żetony, dzięki którym możemy wykonywać ruchy. Po dotarciu do kamienia milowego będziemy mogli wybrać jedną z trzech nagrod. Niestety w tym evencie znów nie wygramy boskiego konia, a przedmiot, który będzie on sam nam dawał. Koń będzie w złotym runie. No i tak, no przede wszystkim trzeba skupić się na zbieraniu nagród, no bo tutaj tego boskiego raczej z tych kawałków nie złożycie. A znowu, kupując złote runa, też nie bardzo jest duża szansa, że się złapie. Natomiast można skorzystać na wszelkiego rodzaju po prostu nagrodach, które są, na przykład wymieniać później, czy też sprzedawać. I wtedy możemy sobie troszeczkę dorobić. Mamy też tutaj te żetony. Jak to się odbywa? Przed sobą mamy cztery karty oraz jedną kartę zmiany pola. Aby móc użyć karty, musimy wydać jeden żeton z wyjątkiem karty ruchu, a tutaj tej zmiany, gdzie wydajemy dwa żetony. No i w ten sposób po prostu tutaj sobie to wszystko robimy. Teraz tak, istnieje kilka sposobów na zdobycie tych żetonów. Przede wszystkim 5 zalogowanie, zabierając konia na przejażdżki 5, zapisując konia na zawody 5, znajdując podczas eventu za kolekcję i kupując za kupony. Oczywiście jakby było inaczej, no trzeba przecież kuponiki kupować, przecież gra musi się z czegoś utrzymywać, prawda? Kamień milowy, cóż to jest takiego? Kamień milowy widzimy po prawej stronie, jest to nic innego jak punkt na naszej trasie z nagrodami. Wyświetla się nam również licznik kilometrów, który musimy pokonać do każdego kamienia milowego. No tak, tam możemy, z tego co ja pamiętam, możemy przy pomocy tego chyba tutaj bocznego, że możemy zmienić sobie tor, możemy chyba wszystkie nawet te nagrody wziąć z danego kamienia milowego, chyba że coś zmienili. Natomiast była taka możliwość, że można było wszystkie te nagrody wziąć za pomocą tych żetonów, prawda? No fakt, zbieramy wszystko, tracimy tylko tam jakieś żetoniki. Natomiast, no, czy to się opłaci, czy nie, zobaczymy jak zagramy. No dobra, no, nowy przedmiot to jest szalik Iris, ale i w tym, na końcu po prostu tej drogi, prawda, możemy go zdobyć, ale boski, jaki się pojawia, wybaczcie, ale ja tego nie potrafię wymówić normalnie. Z chęcią chyba skorzystam z jakiegoś translatora i postaram się tą wymowę w jakiś sposób wam znaleźć i ją przekazać, natomiast ni cholery tego nie potrafię wymówić. No, przepraszam. I ten konik może nam zapewnić właśnie ten szalik.
Iris za każdym razem, gdy go pielęgnujesz, zostawia po sobie kolorowe atramenty. Zbierz wystarczającą liczbę kolorowych atramentów, by wygrać właśnie ten szalik. Tego konia nie można sprzedać, jakby inaczej, prawda? Można podnieść jego umiejętności, korzystając z kuponów. Taki, no, powiem szczerze, no... No tak jakby piąty element, piąty żywioł, prawda, nam zostawiał. Bo zresztą tak będzie w tym wydarzeniu. No tutaj mamy listę nagród, prawda, jakie będzie można dostać. Tutaj jak widzimy, to będą te kawałki. Na trasie znajdzie się też złote runo, zestaw harmonii, klepsydra Kronosa z ciekawszych, tutaj czapeczka, jabłko vintage, które zacząłem cenić ostatnio, no i różdżka płodności z takich ciekawszych, małpeczka, ten piorun Zeusa, piąty żywioł oczywiście. Tak prawdę mówiąc, no to tutaj, ponieważ piąte żywioły już teraz możemy każdy osobno sobie podawać, tak? Zresztą, ale tu zaraz sprawdzimy jeszcze jedną sprawę, ale to za momencik. W każdym bądź razie, no tutaj na tej trasie możemy różne, liczne, fajne tutaj te prezenty sobie złapać. Z tego, co wiem z osób, które już testowe przechodziły, wychodzi na to, że są losowo, czyli równie dobrze może być piorun Zeusa na przykład na 5 kilometrze, jak i na 300, prawda? Także pod tym względem podobno jest w ten sposób. No cóż jeszcze tam mamy. Tak wygląda ten szalik. No. Może się komuś podobać, mnie niekoniecznie. A zupełnie nowy przedmiot, właśnie. S kategorii dostosowanie, po założeniu go na konia, koń dostaje zupełnie nowy kolor, wygląd z postaci 8 kolorów: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo, fioletowy i tęczowy. Specjalny znaczek jest w przypadku koni dzikich, czy taki jak w przypadku koni dzikich czy boskich, bonus plus 8 do każdej umiejętności w przypadku tęczowego wyglądu i 5 dla wszystkich umiejętności dla reszty koni. W przypadku tych właśnie będzie tylko i wyłącznie plus 5. Istnieje szansa na urodziny, że urodzi nam się źrebak z tym przedmiotem. Co trzeba zrobić? Klacz z tym przedmiotem w wieku 30 lat i nie może mieć więcej. To ważne, żeby było równo 30 lat. I ogier z tym samym przedmiotem. Można używać do tego także różdżki płodności. Można dawać na jednorożce, na krew meduzy, czyli jeżeli mamy Pegazy. Także działa na podobno wszystkie te dodatkowe też wspomagacze. Nie wiem, czy da się łączyć też z innymi, ale chyba raczej nie. To będzie tak jak z piątym żywiołem, że po prostu wyklucza inny tego rodzaju przedmiot. No i tak to wygląda. Zobaczmy sobie, tutaj rzeczywiście są te kolorki. Tutaj mamy tęczowy, tam czerwony jakiś, orange, no żółty. Także tutaj mamy te kolorki wszystkie i jak widzicie, tutaj tylko ten tęczowy ma plus 8, reszta ma plus 5. Tak jak mówię, jeszcze nie sprawdzałem, czy to się łączy, czy się nie łączy z innymi, czy wyklucza, czy też nie. Natomiast łączy się na pewno z jednorożcami i z Pegazami. Dobrze. No tak wygląda Pegas z kolorowym ekwipunkiem, prawda? Tak wygląda jednorożec z kolorowym, stęczowym szalikiem. No i tutaj widzicie, tam na dole macie to, że to jest tęczowy, prawda?
że jest inny. A tutaj właśnie zastosowanie tego rozrodu, prawda, dostajemy dwie różne maści, to jest właśnie po różdżce płodności. Przypuszczam, że upominek kwestii też będzie w tym pomocny, jakże i też w przypadku Izydy, prawda, tutaj przywileju Izydy też będzie najprawdopodobniej to działało. Z tego względu, że przy Herze też, zestaw Hery też będzie tutaj działał. Wtedy można po prostu naprodukować troszeczkę tych koników. Dobrze by było, żeby były wysokie parametry, prawda? To wtedy najlepiej. No ale no cóż, no może być to ciekawe, no. Na pewno będzie dużo na początku kosztował taki koniś właśnie z tęczowym ekwipunkiem. Natomiast także można będzie zarobić na pokryciach właśnie z tęczowego ogierka. Tylko pytanie teraz, czy tęczowy ogierek musi mieć 30 lat, czy możemy mieć ile chce? Bo jeżeli może mieć ile chce, to będzie, zobaczycie, ile się pojawi pokryć z tęczowych ogierków. O, to będzie balanga normalnie. Tutaj będą same tęczowe ogiery wystawiane. Ale no i to dobrze, no to wiecie, potrzeba jest, to i rynek się kręci. No i tak, no i wchodzi jednorożec pociągowy, jak tutaj widzimy, 31.2020. Mamy dostać jednorożce pociągowe. Tutaj będą też te pociągowe i także pegazorożce pociągowe, prawda? Także tutaj dostaniemy nowego konika i wraz ze zniknięciem, z wznowieniem gatunku, prawda, pojawią się te jednorożce pociągowe i znikną nam trofea, bo będzie trzeba uzupełniać, prawda, o te jednorożce i jednorożce pociągowe, te Pegazy, prawda? No to jest normalne, prawda? No coś takiego nowego wejdzie, więc normalne, że będą te trofea rozszerzone. Nowe wyzwania jakieś mają wchodzić, które czekają na nas, tak? Będziesz musiał zostać hodowcą nowych gatunków. No normalne, będziesz musiał szukać złote jabłka, prawda? No to też te nowe trofea. No wiecie, to jest dodatkowe uzupełnienie. No miałeś trofea, teraz będziesz musiał od nowa. No ale to jest normalne w tej grze tutaj. Także no nie ma się z czym przejmować, że nowe trofea będą do uzupełnienia, prawda? Także trofea wyścigów jednorożców zawsze będzie obejmować rasy siodłowe i kucykowe, a także uwzględniając rasy koni pociągowych. Powiem szczerze, nie wiem, o co chodzi z tymi wyścigami. Dawno tych trofeów nie robiłem, więc nie mogę się za bardzo wypowiedzieć. Natomiast spróbuję i sprawdzę, później to wam przekażę, jak to w praktyce wychodzi. Trzymajcie się i powodzenia. Bawcie się dobrze na tym nowym festiwalu Holi i nie zapomnijcie dać łapki, nie zapomnijcie zasubskrybować oraz przekazać jakiś komentarz, czy też przekazać ten film dalej. Do usłyszenia może w następnym razem.